uczyło nam fliperów, żeby nie wierzyli ślepo w żadną księgę wieczystą, w żadne dokumenty z urzędu, bo ja widzę, że bardzo często są pomyłki na plus i czy na minus. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Wam wszystkim, witam w dzisiejszym odcinku Biznes Lidera. Tym razem moim gościem jest Adrian Hołub. Cześć, witam wszystkich. Powiedz nam, Adrian, na samym początku, bo część Adriana pewnie zna z Forum Nowoczesnych Inwestorów, gdzie Adrian miał swoją prolekcję, bardzo wysoko ocenioną, powiedział o wielu rzeczach, o których też ja nie wiedziałem i nie wiedzieli też inni inwestorzy, także to było dla nas bardzo wartościowe. Powiedz mi, Adrian, jakby, czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień, tak przewrotnie bym powiedział, że coraz bardziej osobiście ratuję inwestorów. Patrzę, oglądam, słucham, co planują. Staram się im doradzić, jak mam zrobić inwestycje, żeby nie popełnić błędów. Oczywiście błędów w tym moim zakresie, czyli obmiary powierzchni do celów najmu, do celów sprzedaży, czy przed rozpoczęciem zakupu działki, rozpoczęciem składania dokumentacji do Wydziału Architektury, należy sprawdzić dziesiątki rzeczy, żeby inwestycja na pewnym etapie nie była wstrzymana, albo żeby inwestor nie był czymś zaskoczony. Inwestor, flipper, mały deweloper, czy duży zaawansowany jakiś gracz na rynku. Takim podstawowym błędem, który popełniają czy to geodeci, czy to już inwestorzy, którzy to sami robią, to? Niestety mamy bałagan, mamy liczny bałagan w normach obmiaru powierzchni. Na przestrzeni 20-30 lat zmieniają się te normy, zmieniają się wytyczne, zmieniają się wyroki sądów. I w tym gąszczu ciężko się odnaleźć, więc okej, mamy winę tutaj ustawodawców, że nie jest uszczegółowione, dopilnowane na wiele lat dana sytuacja prawna, do której się możemy przyzwyczaić, tylko jest to co chwilę zmieniane. Daniel, wywodzisz się od fliperów. Zacznijmy od tego być może. Flipy, mieszkania, kupno, remont, podrasowanie, okazyjny zakup, potem sprzedaż. No i ta sprzedaż w Polsce jest uzależniona w bardzo dużej mierze, okej, lokalizacją, ale metry. No często to jest tak, że od metra kupujemy. Stare budownictwo jest mierzone w takiej starej normie, gdzie tynki wchodziły do powierzchni lokalu, więc każdy lokal, nawet mały, 40-metrowy, potrafił być większy o 0,5-0,8 na papierze metra. Dzisiaj jak mierzymy, to mierzymy do ścian wyprawionych, czyli już mamy tu różnicę. Powiedzmy nieduże różnice, załóżmy do metra. Ale większy bałagan się zaczyna robić, kiedy na przykład ludzie zaczynają wliczać do powierzchni użytkowej antresolę. I możemy 10, 15, 20, 30 metrów wliczyć coś do powierzchni użytkowej, co nie jest powierzchnią użytkową. Więc fliperzy powinni zwrócić uwagę, że jak mają mieszkanie z antresolą, to nie mogą dzisiaj antresoli sprzedawać jako powierzchnia użytkowa. Kolejnym problemem jest lodzia. Też lodzia nie jest to powierzchnia tutaj użytkowa, traktowana jak powierzchnia, powiedzmy, pokoju. A jest liczona, tak? No właśnie. I tu są takie błędy, więc flipper, kupując mieszkanie, naprawdę może sam, nie trzeba tu brać geodety, może sobie sam powinien sprawdzić. Naprawdę zwykły metrówka, dalmierz laserowy, ręczny, można sprawdzić sobie powierzchnię każdego pomieszczenia, zsumować to pomieszczenie i pamiętać, żeby nie wliczać wnęk okiennych, przejść drzwiowych, wnęk w ścianach, balkonów, antresoli, tarasów, żeby tego nie wliczać. I okej, teraz tak, jak jest różnica do metra, naprawdę, tu śnieliśmy w aptekę, zostawmy to, ale ja miałem takie różnice na większych mieszkaniach, ale mieszkanie miało mieć 150 metrów, a w rzeczywistości miało 190. Tu mówimy o 40 metrach, akurat bardzo elitarna lokalizacja, różnica 40 metrów. I teraz w księdze wieczystej była powierzchnia mniejsza, a w rzeczywistości o 40 metrów większa. To
To nie jest tak, że to jest jedno na 1000 mieszkań. Tak. Nie. To jest różnica pół miliona też w tym przypadku na przykład. Ale po co o tym mówimy? Nie po to, żeby na przykład można było czasami coś z tym zrobić, bo często się nie da nic z tym zrobić, albo to jest tak skomplikowane i trudne, że po prostu lepiej tematu nie zaczepiać. O, oczywiście. Daniel, słuchaj, nic się nie da zrobić, bo we wspólnocie mieszkaniowej, w spółdzielni, żeby zmienić powierzchnię mieszkania na rzeczywistą i realną, tak realną tak. I zrobić porządek w papierach, to musi się zgodzić cała wspólnota mieszkaniowa, bo tu mamy wejście w prawo własności. Muszą się zgodzić wszyscy. Jeżeli nie ma zgody wszystkich, 100% osób na zebraniu na wspólnocie, to musi być minimum 50%, wniosek do sądu, potem przez sąd, potem urzędy architektury, geodezji. Więc powiem tak, dla flipera, który czas to pieniądz, tak sobie kalkuluje, tak. Liczy. I chodzi o metr dwa. Metr dwa, to należy odpuścić, a jeżeli chodzi o 10 metrów, to też może należy odpuścić. Zależy, w którą stronę. Bo jeżeli kupujemy mieszkanie na papierze mniejsze, płacimy za mniej, a w rzeczywistości jest większe od 10 nie? metrów, to super. Tak. To wtedy tą wiedzę wykorzystujemy przy sprzedaży. Okej, okay. Dalej nie zmieniamy tego w papierach, bo nie ma takiego jakby obowiązku. Mamy księgę, mamy akt, wszystko się zgadza, ale kupującemu pokazujemy, mierzymy przy nim, panie kochany, jest tyle metrów. Większa wartość, tak? Tak, więc natomiast przy zakupie mieszkania trzeba po prostu użyć tego jako argument, że co pan mówi, że mamy mieszkanie 50-metrowe, on ma 45, tak naprawdę. Proszę mi tu zniechać cenę proporcjonalnie do wielkości mieszkania. Tak, tak, tak. Znaczy mówię, najczęściej to są różnice metr dwa, albo do metra, około metra, bo większe różnice wynikają z tego, że kiedyś ktoś gdzieś zrobił duży błąd, pomyłkę, głupotę, pomylił się, czy geodeta, czy urzędnik, czy notariusz, czy już na etapie projektowania i to się ciągnie, ten błąd, tak? Nikomu się nie chce go wyprostować, no ale trzeba być świadomym. Uczulam fliperów, żeby nie wierzyli ślepo w żadną księgę wieczystą, w żadne dokumenty z urzędu, bo ja widzę, że bardzo często są pomyłki, na plus i czy na minus. Ludzie, szczególnie to na Mokotowie widzę, powiększają sobie mieszkania, wygradzając częściowo korytarze na klatkach schodowych. W tym budownictwie z lat 60. 70. te korytarze były bardzo szerokie, bardzo duże i tak zwane ostatnie mieszkania w ciągu korytarza stawiały sobie ściankę 2-3 metry i w ten sposób odcinały dosłownie 6-8 metrów kwadratowych korytarza. Kupujący patrzy, o fajnie, mam taki przedpokój drugi. Na szafę, miejsce, tak. I tak dalej. Ale kurczę, jeżeli to nie zostało załatwione w papierach, to w każdym momencie zapukają wspólnota, spółdzielnia, tak? Oddaj to nam, to nie jest twoje. Może nie tak? Tyle oddaj, to zapłać za to. Ale nie do końca da się tak zrobić, bo są przepisy przeciwpożarowe, dojście do okna, może tam jest hydrant, może coś tak. Jeszcze, więc często to nie jest tak, że... W spółdzielniach to się często załatwia umową najmu, że ktoś dzierżawi ten teren, jak to jest własność budynek, jest własnością spółdzielni, to spółdzielnia to wydzierżawia po prostu i wyraża to zgodę. Ale niektórzy po prostu mogą dać się zwieść, że te 10 metrów czy 5 metrów korytarza to nie jest wielkość mieszkania, tylko to jest coś, co może być przynależne, ale może też być jakby nielegalnie przynależne, tak? Co jest tylko fizycznie zrobione. Tak, że fizycznie ktoś zrobił ściankę, zrobił tam sobie kafelki, meble, wszystko, ale mówię, miałem takich klientów, osoby chciały kupić takie mieszkanie. Mówiłem, słuchajcie, ale te 12 metrów to takie trochę raczej nie będzie wasze. Proszę dajcie, pokażcie papiery, że to zostało legalnie, wspólnota, spółdzielnia się zgodziła na to. Nic nie było, nic nie znaleźli. No to mówiłem, dobrze, kup mieszkanie, ale zapłać sobie za te metry. Nie licz tak, jakby ten drugi przedpokój w ogóle nie był twój. Teraz mówiliśmy cały czas o tym, o tych mieszkaniach starszych, bo z nowymi mieszkaniami to jest no, skrajnie inna historia. Właśnie, i tu wielu deweloperów robi różne triki, różne myki i zatrudnia między innymi ciebie, żebyś pomógł im te rzeczy sprostować, pomógł im te rzeczy wszystkie usystematyzować. I powiedz mi, na co taki klient, który kupuje od dewelopera mieszkanie, czy to na najem, czy to na handel, czy jakkolwiek na coś, na co ma zwrócić uwagę, żeby wiedzieć, jak się zabezpieczyć, tak? Co sprawdzić? No to znowu prosimy oczywiście te powierzchnie. Budownictwo nowe, kupujemy od dewelopera. Obowiązuje nas jedna norma, ta ISO 97, 9836, 1997. Ta norma mówi wyraźnie, że powierzchnie pod ściankami działowymi, nieważne czy to jest karton gips, cegła, silka, to jest powierzchnia konstrukcji. Część deweloperów, głównie warszawskich, robi tak, że
wnioskuje, zakładają, albo inaczej, wprost, wliczają powierzchnię pod ściankami działowymi za powierzchnię użytkową. I tu już się robią spore powierzchnie, bo na mieszkaniu około tam powiedzmy 50-60 metrowym to już są 2 metry kwadratowe. Tu już są 2 metry. Tu już jest duży pieniądz. A jaka to jest powierzchnia użytkowa pod ścianką? No, jeżeli mamy mieszkanie 60 metrów, to my nie zaszalejemy ze ściankami. Ścianka, wiadomo, musi być tu i tu, żeby ten pokój był jeden, drugi. No można ściankę przesunąć pół metra w lewo, w prawo, ale muszą być ścianki oddzielenie od kuchni, łazienki, toalety, tak. Mieć te 2-3 pokoje. Ale tak? Zrozum też jakby argumentację dewelopera, że ktoś chce może te ścianki zdemontować i mieć wielki open space. Jeżeli ma takie życzenie, chce mieć loft, chce mieć wielką przestrzeń, dobrze, to ją ma. Oczywiście. To proszę, żeby na przykład tak doradzam, tak deweloper sprzedawał i wystawiał mieszkania na sprzedaż. Jako taką totalną powiedzmy, nie chcę użyć słowa wydmuszkę, ale maksymalny właśnie open space, tak. Mówiąc językiem biurówki. No nie może to być taki totalny, bo łazienki, toalety muszą tak, być. Ale wiadomo, że klienci nie do końca tego chcą, ale powiem Ci szczerze, że z praktyki mojej wynika, że generalnie akceptują taki argument. Klienci, że generalnie mówię, skoro tak, no to okej. Okay. Bardzo często. Jasne, jeżeli deweloper dla mnie od samego początku sprzedaje mieszkanie bez ścian działowych, komunikuje to w ten sposób. Komunikuje, jest to na prospektach, billboardach, pozwoleniu na budowę i tak dalej, to okej, okay, jak najbardziej. Potem, jeżeli już po odbiorze, ale mówię, po odbiorze, nawet ten sam deweloper, nawet w formie gratisu, ale już po odbiorze, po tym pomiarze geodezyjnym. Dołoży ścianek, dla mnie się sprawa pozamiatana. Kupujący kupił mieszkanie takie maksymalnie otwarte. Pomiar geodety, jak przyszedł geodeta mierzyć, nie było ścian, więc zmierzył otwarte. Okej, toalety i łazienki były tam ściany. Tak została zrobiona samodzielność lokalu, założone karty lokalu, poszła dokumentacja do ksiąg, do aktów notarialnych, do wyliczeń wspólnotowych, do ułamka, tak? I okej, już po odbiorze, jak już sam właściciel sobie robi dobudowuje tak. Ścianki, to on może sobie ścianki, zrobić niech 5, sobie robi 5 metrów sobie może zabudować i zrobić sobie studio tak, nagrań, tak. Ścianki wygłuszyć i robić półmetrowe ścianki, tak? Bo ma taką potrzebę. Może. Mnie tylko trochę dziwi, że są inwestorzy, którzy w Warszawie robią tak, że powierzchnia pod ściankami jest powierzchnią użytkowa, a ten sam inwestor w innych miastach tak nie robi. To jest trochę dziwne. No. Ja osobiście wystąpiłem do twórcy normy i wyraźnie mi odpowiedział twórca normy, tak, Polski Komitet Normalizacyjny, że powierzchnia pod ściankami działowymi jest powierzchnią konstrukcji. Jeżeli coś jest powierzchnią konstrukcji względem normy, nie mówię tu żadne konstruktor, architekt względem normy, no to nie może być równolegle powierzchnią użytkową. A jak to jest z innymi normami? Czy można w momencie inną normę użyć albo nie, wykorzystać? Nie. Jeżeli w Polsce mamy tak zwane kupno-sprzedaż budynku, mieszkania, czegokolwiek, nieruchomości, tak? To na dzień dzisiejszy mówimy tylko o normie, polskiej normie ISO 9836-1997. Tego się trzymamy od 25 kwietnia 2012 roku. To jest jedyna norma obowiązująca. Ale znowu wrócę do tych starych mieszkań. Jeżeli cały blok był pomierzony normą tą 70 z lat 70 i jedno mieszkanie aktualizujemy, to tak możemy zrobić dalej pomiar tą 70, ponieważ cały blok jest taki zrobiony i cały blok ma tak rozliczane części wspólne. Ale miałem takie zlecenia, gdzie wspólnota postanowiła zrobić porządek globalny i jak cały blok był robiony 70, dostaliśmy zlecenia, żeby pomierzyć wszystko w nową normą, zrobić porządek w księgach, w geodezji, w każdym dokumencie. Super. No, takie powiedzmy mądre podejście, szczególnie kiedy były takie błędy, to też sobie fliperzy niech zapamiętają, że mamy mieszkania powtarzalne między piętrem, nie wiem, 2, 3, 4, mieszkania w pionie są powtarzalne, a w dokumentacji różnica powierzchni między nimi potrafiła być do 10 metrów. To po prostu jest jakiś absurd, bałagan. Ktoś kiedyś zrobił jakiś na trzeźwo tego nie robił. No. Nie. Adam też zajmuje się analizą due diligence działki, czyli jakby takie zbada stan prawny, stan techniczny i możliwości, które dają grunty dla inwestorów. Czyli jeżeli przychodzi do niego inwestor, tak, deweloper i mówi: Adam, mam taką działkę,
teraz pomóż mi to wszystko posprawdzać, przeanalizować i sprawdzić, co ja mogę do dziewczynce wybudować i ty się tym zajmujesz, prawda? I teraz jakbyś mógł uchylić rąbka tajemnicy, jakby na co ktoś, kto kupuje działkę pod deweloperkę głównie, musi sprawdzić, żeby się nie wkopać, żeby wiedzieć, że swoje zarobi. Jasne. Ilość tych elementów, które trzeba sprawdzić, no, jest dosyć szeroki. Najważniejsze rzeczy, które należy sprawdzić, to są granice. Granice działki. I tu uczulam, że w Polsce dalej większość działek ma granice nieustalone. To znaczy, że po ustaleniu granic ta granica może się przesunąć nawet o metr, o dwa, o trzy, a były sytuacje, że i o 15 metrów. I mówię nie tylko na terenach wiejskich, podmiejskich, ale i w centrach miast, i to nie małych miast. Więc młody inwestor powinien pójść do lokalnego geodety i powiedzieć: panie inżynierze, panie geodeto, proszę sprawdzić, czy granice są ustalone. Jeżeli granice są pewne, to okej, dobrze dostać taki dokument od geodety. Jeżeli nie są pewne, to panie geodeto, proszę wznowić granice, zrobić okazanie, zrobić tak, żeby były pewne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, sprawdzić prawo własności. No i tutaj też widzę taki, szczególnie wśród młodych inwestorów w Lublinie, jak miałem przyjemność u Ciebie być na fajnym wydarzeniu, to w kuluarach praktycznie wszyscy ci młodzi inwestorzy tą księgę wieczystą traktują jak świętą krowę hinduską. Nie ma tak. W księdze wieczystej ja widzę, a w firmie przeanalizowaliśmy chyba dziesiątki tysięcy ksiąg, jak robiliśmy choćby pomiary pod drogi, pod podziały, jakieś tam wywłaszczenia, są błędy. Więc znowu, młody inwestorze, przeczytaj, skąd powstał wpis do księgi, bo wpis do księgi powstał na podstawie jakichś dokumentów, aktów notarialnych, jakichś dokumentów geodezyjnych, jakichś spadkowych itd., itd. Dojdź do tych dokumentów źródłowych, przeczytaj je kilka razy i sprawdź, czy osoba, która przepisywała dane do księgi wieczystej, nie zrobiła błędu, pomyłki, nie zapomniała o czymś. I to jest chyba najważniejsze. O czymś nie zapomniała. Znowu, fliperzy. Kupujemy mieszkanie, dział trzeci księgi wieczystej jest czysty. Ale w akcie notarialnym było zapisane prawo do żywocia, że ktoś mógł tam jeszcze mieszkać. Nie zostało to wpisane do księgi. No i co? Ktoś zrobił błąd? Kto? No jakiś urzędnik? Tak. A my cierpimy. To jest jeden z wyjątków, który po prostu nie chroni się rękami ofiary publicznych ksiąg wieczystych, że normalnie dział trzeci, księga wieczysta jakby chroni przyszłego nabywcę, prawda? Ale w tym przypadku, w tym jednym, praktycznie jedynym, no jeśli coś nie zostało wpisane przez notariusza, a jego rękojmia to jest chyba 2 albo 3 lata, później nie można od niego wziąć odszkodowania, to tak naprawdę to nie znaczy, że tego nie ma. To jest ustanowione skutecznie, ale nie wpisane po prostu. Zgadza się. I to jest jedyny wyjątek, który trzeba sprawdzić, po prostu pierwotny akt nabycia nieruchomości, zanim się ją kupi. Mądrze mówisz. Trochę przerobiłeś tematów. Tak. Wiesz, o co chodzi. Więc to są dwie takie początkowe rzeczy. Co bym potem sprawdził przy działkach? Czy jest zjazd do drogi publicznej? To jest czasami niby oczywiste, a nagle się okazuje, drogą, widzimy drogę powiatową, ale między drogą powiatową a naszą działką, która jest 4 metry od tej drogi, znajduje się działka o szerokości 30 cm, która jest ma inne prawo własności. Jest kogo innego. Czyli nie możemy zrobić sobie zjazdu, bo będziemy musieli przejechać przez czyjąś działkę, która ma 30 cm szerokości i ciągnie się wzdłuż naszej działki. Więc uczulam. Następnie, czy dostawcy sieci nam dadzą promesy na dostarczenie mediów? Tak, to jest kolejna rzecz. Następna to jest... Warunki przyłączeniowe, tak? Warunki przyłączeniowe, wystąpić o promesy, o warunki wstępne, wszystko na papierze. Czyli gdzie trzeba się wpiąć, bo może się okazać, okej, że damy panu kanalizację, prąd, wodę, gaz, ale to będzie trzeba pół kilometra kopać. Dokładnie. Tak? I jakby koszt zakupu działki równa się koszt przyłączy mediów. No i wtedy się inwestycja nie opłaca. Dlatego trzeba wiedzieć na etapie przed zakupem działki, gdzie będzie punkt wpięcia poszczególnych mediów do budynku, do inwestycji. Kolejną rzeczą jest geologia. I tutaj ostatnio miałem rozmowę z jednym z inwestorów. Tak, ma taki problem. Kupił działkę budowlaną i w akcie notarialnym ten sprzedający oświadczył, że działka jest budowlana, nadaje się na cele budowlane i że grunt nadaje się na cele budowlane, nie zalega tam żadne śmiecie, nie trzeba działki podać remediacji, oczyszczeniom i tak dalej. Ten kupujący przeczuwał, że tam coś jest. Dlatego chciał to oświadczenie. Dlatego dał takie oświadczenie. Ale czy to jest mądre? Daniel, no nie jest to mądre, bo co się okazało?
kopnęli tam, bo tam miał być dosyć głęboki wykop, garaż podziemny, było pół metra ziemi, a potem śmiecie, pełno śmieci. Mhm. I okej, i teraz kupujący idzie do sprzedającego z prawnikiem, żeby oddali kasę, cofnęli całą inwestycję. No ale po co takie nerwy, strata pół roku albo roku, a nie lepiej wziąć, zrobić trzy odwierty w cenie 2000 zł? Tak. Nie lepiej? Więc ja uważam, że nie warto w zapisach, umowach przestępnych, notarialnych wpisywać dziesiątki rzeczy, tylko lepiej jest samemu sprawdzić, zainwestować te 10, 20, 30 tysięcy, tak. Ale samemu je sprawdzić, niż potem spróbować cofnąć transakcję, no bo to jest bez sensu. Tak, podatki poszły i tak naprawdę Urząd Skarbowy po PCC poszło i heja, nie? I generalnie... Ale zamrożenie gotówki, tak. Potem odkręcenie tego, ten będzie się migał, że jednak grunt się nadaje. Tak. Pieniędzy już może nie mieć. Może nie mieć, jakaś rozprawa sądowa, tak. To już w latach idzie. Tak. No i co? Ktoś kupuje, mówimy tu o działce Warszawa, dzielnica akurat tam, chyba nie ten, nic się nie stanie, jak powiem, Białołęka. Mhm. Fajna działka na mój gust, budynek do 30 mieszkań. No kurczę, czyli no inwestycja już taka idąca w miliony. No i ktoś ma przeczucie, że tam grunt się trochę tak. Może nie nadawać. To, tym bardziej, że robiąc te odwierty, to je możemy potem wykorzystać normalnie do pozwolenia na budowę, więc te pieniądze i tak później wydamy. Tak, no wystarczyłoby 2-3 odwierty kontrolnie, tak za 2000 by wydał, położył na stole, w 2 dni by to zrobili i albo jednego dnia tak. I na drugi dzień by było tak naprawdę. Tak. Jest taki level wyżej, Daniel, no. Level wyżej, to co bym sprawdził? Jeżeli mam gęstą zabudowę, biurową, mieszkaniową, hotelową, różną, no to bym poszedł coś takiego jak zacienienie, nasłonecznienie, zasłanianie. Niestety wydziały architektury jakby nie sprawdzają tych elementów. Nie mają też narzędzi. Nie mają narzędzi. Aplikacji do tego. Tak, nie zawsze wymagają od architekta, żeby to przedłożył w pozwoleniu na budowę. Takie badanie specjalne. No. Tak, więc warto znowu wziąć geodetę i architekta. Geodeta zamierza sąsiednie budynki, zamierza teren, zamierza okna. Sąsiednie budynki mówimy, że elewacje, całe ściany szczytowe, tak? I daje takie dane wsadowe dla architekta, ewentualnie geodeta też to może sam zrobić, my to sami robimy, żeby zbudować model 3D. W 3D, zobaczyć tak. Jak projektowany budynek, jego bryła względem sąsiednich budynków. Są na to takie programy, które pokazują ruch słońca w tych dniach równonocy wiosennej i jesiennej. I można naprawdę zobaczyć, czy będziemy zasłaniać, czy będziemy my zacieniać, czy my będziemy zacieniani. Czy te okna będą odpowiednio doświetlone, czy nie. No bo jeżeli wiemy, że nie będą doświetlone, to są naprawdę proste triki, bo nagle pokój mieszkalny można zrobić na garderobę, wtedy nie jest na stały pobyt ludzi i zamienić garderobę z pokojem takim typowym dziennym. Potem wiadomo po odbiorze, no gdzie będzie chciał sobie ktoś stawić łóżko, czy mieć pokój taki, tak. Już mówię. Polska biurokracja przy pozwalaniach jest tak absurdalna, że i odpowiedzi i pomysły inwestorów też czasami muszą być twórcze. Adekwatne do absurdów urzędowych. Więc no, trzeba sobie jakoś radzić. W Warszawie na pewno bym sprawdzał w dekret Bieruta. Nie we wszystkich dzielnicach, tylko centrum, Żoliborz. Mokotów, Praga, te strefy centralne, czy nie ma jakiegoś pozwu byłych właścicieli. Tak. O zwrot. O zwrot. Miałem raz taki przypadek na działki, gdzie inwestor sobie zakupił i bieg światłowód wojskowy nigdzie nie wykazany. To już możemy mówić chyba o pechu. Albo działanie na szkodę kupującego tak naprawdę. Jeżeli tak. Naprawdę tego nikt nie wie. No, to, tak, to... On był czynny czy nie? Czynny, bo koparka go przerwała, to w ciągu godziny się trochę wojska zjechało. Trochę wojska się zjechało. Tak naprawdę ilość tych elementów do sprawdzenia przy działce jest spora. Ale w przypadku takich światłowodów chyba one nie mogą być pokazane z drugiej strony, no bo... Nie. No właśnie. No nie mogą, to są tajne światłowody wojskowe jakieś na to. Ale to należy się odszkodowanie tak naprawdę, tak? Tak, ale znowu jest to problem, tak? Jest to problem. Inwestor sobie wszystko szykuje, pieniądze, czas, ludzi, wizje, tak dalej. Plany marketingowe, nagle jest ząk, nagle jest... Nie ma inwestycji. Jeszcze tak, co należy sprawdzić? No, okej, mamy plan miejscowy,
Okej, okay, fajnie, ale są jeszcze inne akty, akty powiatów, akty gmin, akty prawa miejscowego, na przykład tereny zalewowe, które czasami, tutaj mówię o Łomianki okolice, które czasami w planach nie są tak opisane, a w innych aktach prawa z gminy są opisane i znowu dają obostrzenia temu inwestorowi. Więc to jest kolejna rzecz. Następna rzecz, jeżeli mamy małą działkę, działkę blisko drogi, to można się na przykład zwrócić do organu, tutaj jeździmy teraz po Warszawie, głównie ZDM, Zarząd Dróg Miejskich, o możliwość przesunięcia się z linią budynku bliżej niż mówi rozporządzenie. Odstępstwo. I urząd wydaje takie odstępstwo. Następnie, jeżeli nie ma planu miejscowego, a mamy linie energetyczne, tutaj trzeba uważać. Tak. Od linii energetycznej trzeba się odsunąć. Jeżeli mamy plan miejscowy, on nam mówi, ile się odsunąć. Jeżeli nie, idziemy na przykład do sieci, do przesyłu, do PGE i tak dalej. I też pamiętam, pisaliśmy pisma na Mysią 2 do urzędu, gdzie z 19 metrów mogliśmy się przesunąć na 14 i te 5 metrów uratowały inwestycje. Mhm. Tak? No bo 5 metrów razy ileś tam jeszcze szerokości, no to już jest... Tak, po działce, po skosie. No to spowodowało, że inwestycja została uratowana. Tak, my teraz mówiliśmy o działce czystej, niezabudowanej, tak. Bo kiedy kupujemy działkę z budynkiem, naprawdę otwiera się taki kanon rzeczy do sprawdzenia, który tu potrzeba już kilku specjalistów. Ja tylko poruszę jedną rzecz. Często jest tak, że kupujemy działki w miastach, gdzie jest ten budynek, ale on jest do wyburzenia. Z założenia chcemy go wyburzyć, tak? I postawić coś nowego, bo się nie nadaje. No oczywiście, dobra, konserwator zabytków, no trzeba sprawdzić, ale jest to proste sprawdzenie. Tylko ja uczulam przed jedną rzeczą. Jeżeli nie ma planu miejscowego, to ja bym nie burzył tego budynku, póki nie dostaniemy warunków zabudowy. Na warunkach zabudowy dostajemy możliwość wybudowania budynku mniejszego niż obecnie stoi, powiedzmy, ta rudera. Tak. Więc wtedy robimy coś takiego, że zgłaszamy remont budynku na tych samych fundamentach w tej samej bryle. Czyli objętościowo budynek się nic nie zmienia. I miałem znowu też takie przypadki, że inwestor rozebrał budynek, wystąpił OWZ-kę i dostał mniej niż miał wcześniej, bo na dodatek jak rozebrał budynek, to do wyliczeń współczynników powierzchni biologicznej... Nie był brany pod uwagę ten budynek. Tak, bo go nie było. Za wcześnie to zrobił. No chyba, że on jest mniejszy i za niży. Ale nie, każdy budynek, nawet jeżeli jest, to lepiej, żeby był niż działka czysta. No bo zobacz, jednak jest budynek, a nie, że działka jest pusta. Tylko chyba, że nie wiem, mamy 5 budynków dookoła, każdy jest większy, a nasz jest mniejszy, więc jak go wyburzymy, to ten mniejszy nam odchodzi z analizy i wtedy mamy większy, ale to jest rzadka sytuacja raczej. Rzadka sytuacja. Zawsze ja mówię wyburzyć jakby na koniec. Oczywiście, no bo to jest najkrótsze, najszybsze. Najszybsze. Oczywiście też trzeba mieć pozwolenie na rozbiórkę i dziennik budowy i to wszystko być przygotowanym. Przy starych budynkach, bardzo starych budynkach, które są porośnięte, no to ja miałem też takie, już to bym nazwał, no nie wiem, czy absurdy, ale na przykład w czerwcu o 3 w nocy jechaliśmy z doktorem ornitologii spatrzeć, czy w rynnie mieszka ptaszek, który jest pod ochroną, bo jak mieszka, to nie wyburzymy tego w czerwcu, tylko musimy czekać na koniec okresu lądowego ptaków i burzyć późną jesienią, tak? Masakra. Więc to kolejne może być pół roku opóźnienia. Zobaczcie, no pół roku, kredyt bankowy, odsetki, przesunięcia. Często jest tak, że jak powiemy generalnemu wykonawcy, wejdziesz pół roku później, no to on pójdzie gdzie indziej i w ogóle nie mamy tego wykonawcy. Tak. No. Okej, wiesz co, Adrian, mówiłeś na forum, że są sposoby na to, że można uzyskać bardziej atrakcyjne warunki zabudowy dla danej działki, tylko dlatego, że się zrobi zaktualizację pomiarów, bo często urzędy mają pewne pomiary budynków, ale one są często nieadekwatne do rzeczywistości. Nieaktualne, bo ludzie sobie robili różne rzeczy 20 lat temu, 30 lat temu, nie zgłaszali tego, a teraz budynki są większe. I teraz jak to wygląda, jak możesz pomóc inwestorowi w tym przypadku? Fajnie, że słuchałeś mnie. No tak, otwiera się tu kolejny worek z albo problemami, albo plusami. Ta sytuacja jest wtedy, kiedy znowu nie ma planu miejscowego i mamy WZ-kę. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Wydział Architektury musi ustalić maksymalną wysokość naszego wymarzonego budynku na naszej działce. Przeanalizuje wysokość wszystkich budynków i wyciągnie na przykład średnią. Tak? Urzędnikowi nic nie zarzucimy. Tylko co w przypadku, kiedy informacja na mapach
o wysokości wszystkich budynków jest błędna. Robiłem kilka takich pomiarów w Warszawie i jeżeli mierzyłem, powiedzmy, w opinii urbanistycznej od 10 do kilkudziesięciu budynków, to ponad 90% budynków, 90% w naturze, w rzeczywistości była większa od metra, dwóch, trzech niż na mapach, na podstawie których urzędnik daje średnią. Tak. Czyli jeżeli urzędnik daje średnią wysokość z mniejszych wysokości, to będzie mniejsza wysokość. Co wtedy? Jak to zrobić? No, trzeba wziąć geodetę z uprawnieniami, żeby pomierzył te budynki, porobił zdjęcia, pokazał dokąd mierzy, no bo nie mierzymy żadnych anten, żadnych kominów, tylko kalenice, tak? Rozporządzenie mówi, jak mierzyć, nie będę Ale jak to zrobić, żeby generalnie nie pójść w spór z urzędnikiem? Bo jak będziemy udowadniać im, że się mylą, to też nie jest dobra droga, tak? Zakopiemy się. Nie do końca, bo w tych warunkach zabudowy to tak, urzędnik może dać wysokość budynku tak jak jest sąsiedni budynek, a może dać najwyższy z okolicy, a może dać najniższy. Więc jeżeli da najwyższy, no to dziękujemy, całujemy po rączkach i dziękujemy, wychodzimy. Jeżeli da najniższy, no to się kłócimy absolutnie. Jeżeli da średnią, okej, daje średnią, to panie urzędniku, szampanie urzędnik, dajmy z prawdziwych danych. Przedkładamy te pomiary, że są wszystkie budynki wyższe. Niech oni sobie zrobią kontrolę, nie kontrolę, nieważne, ale niech robią z aktualnych danych. I dzięki temu możemy podnieść sobie WZ-kę o metr, półtora. Średnio, tak zauważyłem. Czy jest to dużo, czy nie dużo? Czasami pół metra brakuje, żeby zrobić ostatnią wymarzoną kondygnację. Tak. Pół metra. A tu na metr zyskamy? Super. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest linia, maksymalna linia zabudowy. I znowu, jeżeli mamy budynki nieaktualizowane, niemierzone, to się bardzo często dzieje, a budynki były rozbudowane przez 20-30 lat, tak. Czy nawet dołożone elewacji 25 cm, mówimy o netos, jakichś styropianach, jakaś cegła, styropian, to mamy przesunięty budynek 25 cm. I proszę sobie wyobrazić, że mamy budynek, który jest wzdłuż ulicy, ma długość 50 metrów i razy 25 cm, i to jest tak naprawdę już 300 praktycznie powierzchnia użytkowa, to są już powoli miliony złotych. Idziemy w miliony złotych, które możemy zyskać, więc warto sprawdzić linię zabudowy na mapach, czy one są rzeczywiście odpowiadają rzeczywistości. Czy powierzchnia zabudowy w działach sąsiednich zgadza się z tym, co mają urzędy? Absolutnie, tak? Absolutnie. Tylko do tego trzeba brać geodetę. Ale teraz jak wy sobie radzicie sytuację, w której nie możecie wejść na cudzą działkę tak naprawdę? Radzimy sobie prosto, bo jeżeli damy zgłoszenie pracy, aktualizacji, a mapy, To muszą was puścić, tak? To jeżeli nas nie wpuszczają, dzwonimy na policję i z policją wchodzimy przy asyście policji. Robiliśmy to co najmniej kilkanaście razy, tak? Mając zgłoszenie pracy geodezyjnej podbite przez starostwo, mamy możliwość wejścia. Zresztą dzisiaj nie trzeba wchodzić na działkę, bo ja mogę pomierzyć budynek, nie przesadzając najlepszymi instrumentami, z kilometra, z dokładnością powiedzmy tam do 2 cm, z 200 metrów. I nie trzeba wchodzić, laser się odbija od ściany budynku, więc nie ma takiej potrzeby. Tak samo jak robimy czasami rzuty dachów, bo też sąsiada, mówimy nawet o dużych inwestycjach biurowych, hotelowych, coś tam potrzebuje wiedzieć, robimy nalot z drona i też na podstawie nalotu z drona jesteśmy mierzyć z dokładnością 2-3 cm. 18 października na kongresie Geodetik, którego jestem ja razem z żoną, razem jeszcze z naszymi kolegami z firmy, organizatorami, na której zresztą też Daniel będzie. Też został zaproszony, zgodził się, z czego się cieszę, będzie opowiadał, wykładał. Jest to konferencja, na której, jak ja to mówię hasłowo, specjaliści specjalistom. Zero reklam, tylko nauka. Mniej więcej taka, albo może nawet kilka poziomów czasami wyższa niż podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy. Super. 18 października, Warszawa, Atrium Tower, Jana Pawła II. Tak. Link do tego wydarzenia będzie jakby pod tym filmem, tak, gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszamy do spotkania się z nami w październiku. I to ja w takim razie, Adrian, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną przyjechać i dać moim widzom tutaj dużo wartościowej wiedzy, także piąteczka.